Siema, z tej strony Detective Nemesis. Dzisiaj witam was w pierwszym odcinku z, myślę, może takiej serii małej z gry MacPixel. Jest to polska gra, ma już chyba z 7 lat czy coś tego typu, albo nawet więcej. I myślę, że jest bardzo fajna, polega na tym, że jesteśmy jakimś ludzikiem i musimy zrobić, żeby nic nie wybuchło. To jedyne z opisu wyczytałem. Tutaj od razu ostrzeżenie, kiedy uruchamiamy. Uwaga! Silnie rekomendowane jest branie przerw w trakcie gry. Długie sesje mogą uszkodzić twój mózg oraz wrażenia z rozgrywki. No dobra, zobaczymy. To jest polska gra ogólnie. Dobra, to jest twój pierwszy raz grania w tą grę. Jeśli będziesz miał jakieś kłopoty, weź pomoc z menu pauzy. Lewy przycisk myszy interakcja, prawy tak samo jak spacja skipowanie i pauza to jest chyba środkowy przycisk myszy i escape, jeśli dobrze rozumiem. Dobra. Press to start. Okej. Okay. My story mode chcemy. Co jest? Kościu skoczył na dziadka. Dobra. Co to za dziura? Nie, nic nie można zrobić. Chapter 1. A, musimy dziecko do dziury wrzucić. Nie, kopnąć i samemu... Co? Dobra. Okej, okay, i co? Pierwsze drzwi, tak? Dobra, chodźmy do pierwszych drzwi. Chapter 1, runda 1. Uratuj dzień. Co ja tutaj muszę zrobić? Tutaj jest bomba. Hot dog. Okej. Okay. Udało nam się? Dajcie tylko ściszę muzykę. Bo jest głośno, czekajcie. Dobra, już powinno być lepiej. A tutaj mam różne cheaty, ale nie, jak wrócić do tamtego? Okej, okay, dobra, jesteśmy z powrotem. Tak, to jeszcze raz to zróbmy. Wchodzimy tutaj. Pierwszy. Mamy uratować dzień. A, to już zrobili... Mamy 20 sekund na to. Co to jest w ogóle tam? Nie zobacz, jaki zjad i wybuch. Co to było? Okej, okay, dobra, teraz następny chyba poziom. Co tutaj ma wybuchnąć? Okej, okay, miał w brzuchu bombę. Zrobiliśmy i teraz trzeci. Ciekawie się zapowiada gra, świeczka. Dajmy do tego... Oj, coś nie wyszło chyba. No, nie wyszło. Musimy chyba trzy razy pod rząd zrobić. Dobra, wulkan. Skoczyłem do wulkanu. Okej, okay, dobrze. Się udało. Teraz metro. Mamy tutaj bombę. Oj, źle zrobiliśmy. Nie powinniśmy kopać bomby. Ale ciekawa gra, bardzo intrygująca. Dobra. Nie, wszystko wybuchło. Chyba źle nam idzie. Okej, okay, to teraz się cofamy do poziomu tego. Dobra, czyli tak. O cholera, Buda nas uderzył. Ale ciekawe, że się nie powtarza poziomów, tylko... Dobra, tutaj jakaś szczęka. Trzymaj. Nie, tu nic się nie dzieje. Trzymaj, gościu, szczękę.
przekopał mnie. Okej, okay, to ma sens. Wykopał bombę za tramwaj. Może dajmy to temu dziecku? Nie. Co? To niezła bomba była ukryta. Dobra, i chodźmy do teraz do tej jego budy. Zobaczyć, co tam można zrobić. Źle, rozebraliśmy budę. Jeszcze raz spróbujmy. Może pójdźmy do tego gościa na początku. Nie, tutaj nic nie można, tu nic nie można. Może podpalmy Buddę? Okej, okay, dobrze wyszło. W ogóle patrz, jaki se overlay kamerki zrobiłem specjalnie na ten odcinek. Okej, okay, wyszło. Dzień został uratowany. Dobra, wracamy. Czyli tutaj bitet, czyli że nam wyszło. To teraz przechodzimy do co tutaj się dzieje? Do drugiego chaptera. Boomer... Boomer coś tam, nie zdążyłem przeczytać tytułu. Party. Okej, okay, urodziny. Jabłko. Wybuchło wszystko, ale... Okej, okay. XD. Następne, jakiś ciemny zakątek. Wszystko wybucha. To było z gościem, się przepychałem. Dobra, pool, czyli no swimming pool, wiecie, o co chodzi, basen. Zejdźmy do basenu. Okej, okay. Udało nam się jakimś cudem, nie wiem właściwie co się stało. Dobra, tutaj ten, budowa ja. Jakaś, co to jest, pieniądze? Kupmy w automacie. Nie, wybuchło. Nie możemy korzystać z automatu. Samolot teraz. Okej. Okay. Otwórzmy drzwi, może wszystko wyleci. Nie, samolot wybuchł. Dobra, to nie była dobra decyzja. Iglo. A my w ogóle nie musimy chyba klikać. To się samo bierze. Dobra, weźmy do igla. Nie, wszystko wybuchło, okej. Okay. To jeszcze raz party. Okej, okay, ale wiemy już, gdzie to jest. Czyli tego gościa jakby jakoś tak wystraszyć czy coś, żeby on uciekł. Myślę, że to będzie rozwiązanie tego gościa z afro. Dobra, przejdźmy do drzwi. Co to jest? Czy to cokolwiek zmienia historii? Nie, nie zmienia. Mniej może kopią tymi drzwiami. No, wracamy do tutaj budowy. Co można na budowie? Co to jest w ogóle za wali... Okej, okay, tu jest. A, dobra, wszystko wybuchło. Można było się tego spodziewać, że to właśnie walizeczka nie będzie najlepszym pomysłem. Wąż. A. Okej. Okay. No dobra, wąż też nie był jakiś świetny, to iglo. Dobra, podejdźmy do tego gościa, w sensie kop... Co się stało? On się rozebrał? Co? Co to było za jakieś, nie wiem... dobra. Weźmy, podejdźmy do... Okej, okay, uratowało to sytuację.
bo w tym afro była bomba. Dobrze poszło. Ciemny zaułek teraz. Może jakbyśmy najpierw do tego Menela. Nie, albo weźmy to do Menela. Nic, albo a ten kosz na śmieci. Co się dzieje? Nie ma wybuchu. Dobra, pięknie, nie ogarniam co się stało, ale wygraliśmy. A to jest najważniejsze. Dobra, konstrukcje. Chodźmy, może czapeczkę mu ukradnijmy. Zabrali automat, ale nie wiem, nie rozumiem zupełnie co się stało. Dobra, bomba atomowa. Nie, wszystko wybuchło. Zobaczymy, czy jeszcze coś z tym shovel. Shovel po polsku łopata. Czy coś z łopatą będzie można zrobić, ale to zaraz. Co ja tutaj mogę zrobić? Nie, wszystko wybucha, cholera. Nie, muszę się zastanowić, jak to i ile mogę zrobić, ale dobra. Co my tutaj mamy? A jakbym to kliknął już od razu. Okej, biorą i od razu koniec? Tak, od razu koniec, cholera. Dobra, zobaczmy łopatę. To niezła bomba atomowa. Co tylko węża rozwaliła. Ale okej. Dobra, iglo. Iglo jest ciężkie. No bo... A jak kliknę? Nie, no to tutaj to przegrywamy instant. To igla ja w ogóle nie pojmuję, jak można zrobić. Dobra, a jeśli podniesiemy to i... Nie, dobra, to już się kończy gra. Czy nie możemy podnieść, nie możemy najpierw zacząć od automatu? Musimy chyba zacząć od tego gościa albo gotówki. Może podnieść gotówkę i... Dziwne, czy... O! Dobra, mamy nowe rozwiązanie, ale i tak złe rozwiązanie nowe. W sytuacji. Dobra, to jeśli podniesiemy gotóweczkę i pójdziemy otworzyć to coś. A, dobre. Jeszcze za tym pobiegł. Iglo. Tak, bierzemy sobie śnieżkę i wchodzimy do środka. A, po prostu gasimy ląd dynamitu. Okej, to ma sens. Udało nam się. Dwie minuty. Stats. A, no to takie, okej. No i co? No i trzeci chapter. Blow your mind. Cholera. Wiesz co to znaczy blow your mind? To takie, że psycha siada? Nie. Kurczę, trudno mi wytłumaczyć, dobra. Ludzi z kolejki, nic nie ten. Okej, możemy udusić tego sklepikarza. Winda! Do góry jedzie. A, bo ona spada. Okej, udało nam się. Submarine teraz, stanę, łódź podwodna. Okej, to było głupie po prostu. Samo z siebie. Jaskinia jakaś. Gaz. Okej, my się dobijemy, ale wybucha. No po prostu ten gaz musimy zrobić, żeby nie wybuchał. Okej, rusztowanie.
Okej, wybucha wszystko, ale nie, udało nam się wygrać. Nie udało. Wybucha wszystko, ale wiemy przynajmniej, gdzie jest to, czego szukamy. No i okopy tutaj. Dobra, kopnęliśmy w bombę. To było głupie. Kawiarnia. Chodźmy tutaj. Wybuchło wszystko. Ale już miałem nadzieję, że dzieje się coś głupiego, ale może to dobrze. Dobra. Albo... No. Nie, wszystko wybucha, jak po prostu skręcamy sterem. Dobra, jaskinia. No, myślałem, że będzie mniejszy wybuch, ale wybuch. Dobra, to było głupie. Trójka. Pająk, zobaczmy co z pająkiem. Co ten pająk zrobił? Nie wiem, ale nas uratował. Więc bardzo dobrze. Dobra, teraz okopy. Jakaś pierwsza wojna światowa albo druga. Dobra, podejdźmy do tego gościa, co on ma. Co się stało? Nie wiem, dobra, kawiarnia. Zobaczmy w kawiarni, więc tak, zobaczmy ten słoik. Co on... A nie, no to już robiliśmy. Nie, no to nam nic nie daje. Jeszcze tutaj drzwi są takie wyjściowe, to przez nie spróbujemy wyjść może. Zresztą no zobaczyć, co się stanie, jak je otworzymy. Okej, weźmy torpedę. Okej, dobra. Nic się ciekawego nie dzieje. To... Może musimy przez okno wyrzucić? Dobra, to się dzieje jak zgadzam. Okej. Wylaliśmy po prostu. I bardzo dobrze. Okopy. Dobra. Zdejmijmy jego czapkę. Okej. To ma sens. Spoko. Udało nam się. Zobaczmy te drzwi. Nie, tutaj nic nie da się. Dobra, weźmy wiadro. Podejdźmy do tego gościa. Nie wybucha. Okej, dobra. Czyli to ten automat, po prostu trzeba było go... Bonusowa runda. O cholera! Co się stało? Nie wiem. Dobra, spójrzmy przez peryskop. A, no dobra, patrzymy przez peryskop, to giniemy. Spoko. Weźmy może to. Nie wiem, co my zrobiliśmy z tym, ale okej. Jeszcze raz spróbujmy. Weźmy może za okno. To nie ma troszeczkę sensu, ale w tej grze dużo rzeczy, które nie mają już sensu, działają. Okej, utopiliśmy łódź, ale nie wybuchło. Spoko, skoro naszym celem jest to, żeby nic nie wybuchło, to udało nam się. Dobra. Get in all rounds. Nie wiem, co to za złote płytki. Ale
Myślę, że udało nam się przejść chapter pierwszy. Został nam chapter drugi. I trzeci, czwarty i masa dużo jeszcze kontentu. Jeśli wam się podobało, to możecie napisać, że fajna gra. Jeśli wam się nie podobało, to możecie napisać, że słaba gra. Dać łapkę w górę, dać łapkę w dół i siema.